Mamy tutaj Tomka Komisarza, zwycięzcę biegu rzeźnika w wersji ultra, a wcześniej usłyszałem to nazwisko i zobaczyłem go na niepokornym mnichu w Szczawnicy. I zdaje się, że tutaj się nie kończy lista. W zasadzie nie, no, zbierało się faktycznie tego troszkę ostatnio, a poza mnichem i rzeźnikiem jeszcze w międzyczasie był ultramaraton podkarpacki, także to już takie bieganie na własnych śmieciach. I też tak naprawdę najbardziej chyba największy sentyment do tego biegu, bo tak naprawdę od tego biegu zaczęła się moja przygoda z biegami ultra, także... Od biegu którego? Ultramaraton podkarpacki. Czyli kiedy zaczęła się twoja przygoda? Dokładnie 3 lata temu. 3 lata temu w maju, jeżeli tak mam dokładnie. No i w sumie to takie 3 lata, dosyć intensywne. Na szczęście jakoś tam zdrowie dopisywało, także fajnie jest. A powiedz nam, czym się zajmujesz, bo zdaje się, że nie jesteś człowiekiem, który z zabiórka wstał i zaczął biegać ultra. To znaczy na co dzień jestem operatorem koparki, żeby było śmieszniej. Natomiast przez większość swojego życia grałem w piłkę nożną, także gdzieś tam wszystko zostało. Ogólnie to była 4. liga. Klub nazywał się Krasnowia Krasne, bo z Krasnego jestem, także no i wszystko w sumie, 17 lat grania w piłkę. Gdzieś tam na pewno przyczyniło się do tego, że było mi lżej po prostu jakoś zacząć z bieganiem. I to wszystko tak fajnie, dosyć szybko zaczęło przychodzić. Dużo czasu ci zajmuje praca w ciągu dnia? Nie, to jest na zasadzie 8 godzin. Tak. Czyli jakby nie było coś na kształt etatu? Tak, jak najbardziej. Po godzinach wracasz do domu, zakładasz buty biegowe? Zazwyczaj tak to wygląda. Także jak oczywiście jest czas, jak jest ochota i przede wszystkim zdrowie, to tak to właśnie wygląda. A zdrowie jest? Pukać poza jakimiś tam drobnymi urazami, wiadomo. Gdzieś tam cały czas się coś pojawia, ale jak na szczęście jakichś tam długich przerw nie było, także... Nie masz problemu z kontuzjami, nie rozwalasz się. Masz ze sobą tyle lat rozwalania się w piłce. Tak, dokładnie. Tam przerobiłem już w zasadzie chyba wszystko, co było możliwe, także myślę, że gdzieś ten organizm się trochę już uodpornił. A poza tym ja też myślę, że jestem już troszkę mądrzejszy i wiem po prostu, kiedy odpuścić, jak się coś zaczyna dziać. Więc co masz na koncie, jeżeli chodzi o kontuzję? Złamania przeciążeniowe, także do skręcenia, zwichnięcia. Na szczęście tam z kolanami, żadnymi wiązadłami nie miałem problemów, także mam nadzieję, że tak pozostanie. I nie przeszkadza ci to trenować do biegów ultra? Nie, absolutnie. To jak wyglądają twoje treningi? Ciężko nazwać to treningiem, bo to ja biegam tak totalnie jakoś intuicyjnie. Nie ma w ogóle w tym żadnego sensu tak naprawdę. No widać jakiś sens jest, widać jakiś sens twojej intuicji, skoro są efekty. Tak, czym szaleństwie jest metoda? Ja przede wszystkim mi to sprawia ogromną frajdę i jakoś lubię biegać bez presji, bez tego wszystkiego, także... Czyli co, biegasz bez zegarka na treningach? Nie, ja akurat biegam w rytm serca, także z pulsometrem biegam i do tej pory się na tym nie zawiodę. Czyli potrafisz powiedzieć, ile biegasz w ciągu tygodnia, kilometrów? To też zależy, bo wiadomo, okres zimowy, tak powiedzmy przygotowawczy, no to objętościowo jest tego sporo. Ktoś może powiedzieć dużo, ktoś druga osoba powie, że mało. Ja myślę, że w granicach 100 km tygodniowo. A teraz na przykład między startami to po 10 km biegałem, także jak po prostu czuję, że potrzebuję odpocząć, albo po prostu nie mam ochoty na bieganie, to siadam na rower. Czyli masz taki też wszechstronny trening, nie tylko bieganie? Tak. Jest też rower, co jeszcze jest? Lubię sobie urozmaicać wszystko. Jest basen, jest siłownia w międzyczasie. A jeszcze grywasz w piłkę? Nie, ja już tak przyszedł taki czas, że po prostu wyszło mi to wszystko bokami. Powiedziałem dość. Teraz nawet meczów w telewizji nie ma. We'll be right back.